fantastyczny mecz pomiędzy Tatryski pod Hale Nowy Targ a Komarch Krakowią. No ja krótki komunikat, proszę Państwa, twierdza hokejowa Nowy Targ nadal nie zdobyta. I udzielam, teraz poproszę o kilka słów komentarza pana trenera Krakowi. Uważam, że to był bardzo dobry mecz. Z jednej i z drugiej strony szybki, agresywny, dużo sytuacji. Ja mam tylko pretensje do zastawu 2-1, jak jsme prowadili za Latvo, jsme dali střelit pod halu branke na 2-2 a z přeběhu później tego meču vyniklo, že to poprostu byla klíčová situace. Vědomo dogrivka, karne, to je loteria, ale my jsme měli ten vynik 2-1 utřímat. Jinak gratulace pod halu k vygranému meču. Kilka słów. Myślę, że obydwie drużyny stworzyły wspaniałe widowisko dzisiaj. Był to dobry hokej, walki o każdy centymetr na lodzie. Myślę, że z przebiegu meczu wynik, można powiedzieć, obiektywny dla obu drużyn. Pierwsza tercja bardzo wyrównana, a druga drugiej tercji, myślę, że lekka optyczna przewaga była po stronie jednak Krakowi, ale być może tak optyczna, ale tak jak mówię, tych sytuacji klarownych zbyt dużo nie dopuściliśmy do nich. A trzecia była, wydaje mi się, bardzo ostrożna z obydwu stron. Tak naprawdę ta trzecia tercja przy stanie 2-2, obydwie drużyny po prostu nie, no wiadomo było, kto popełni błąd, ten przegra mecz, więc tak naprawdę obydwie drużyny grały bardzo uważnie, przez co ten mecz był troszkę spokojniejszy w trzeciej tercji. A i ten wynik myślę, że do końca obiektywny. Karne, szczęście uśmiechnęło się po raz drugi do nas w ostatnich meczach, któreśmy grali. Tak jak powiedziałem, myślę, że naprawdę były to świetne derby, świetne widowisko, dużo walki twardej, gry ciałem, to co w hokeju jest potrzebne, co jest niezbędne dzisiaj. Obydwie drużyny zaprezentowały. Myślę, że też był dosyć dojrzały hokej taktyczny dzisiaj z obydwu stron, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No i na pewno również trzeba podziękować kibicom. Dzisiaj stworzyli naprawdę świetny spektakl, świetny doping, ogromna ilość kibiców. Liczymy, że tak będzie na każdy mecz. Dziękuję. Jakieś pytania, panowie? Tak, drugie pytanie o to, czy to jest nie wiem, jakiś problem skuteczności, bo jednak tych strzałów udali się dzisiaj obrę, bo chyba 43 na 29, bo z Jastrzębiem na 0 z przodu i tutaj też jako. No jest, więcej było sytuacji niż brałem. No jest problem, z Jastrzębiem to było 57 strzel, tu teraz tyle. No powinni. Wiadomo, w bramce stoi też bramkarz, także dużo zależy od bramkarza, ale powinniśmy więcej wykorzystywać tych sytuacji, co na tym ledzie stworzymy. Ale Jarka Różecki, to był efekt tej kary jego, czy po prostu jakiś taktyczny pójść za tym, że Tomasz już w trzeciej tercji właściwie. Jarek, wiadoma sprawa, że kiedy zawodnik idzie na tak długą przerwę w grze i to można powiedzieć w newralgicznym punkcie meczu, ciężko wrócić do gry, jest organizm zimny, nieprzygotowany, więc tutaj myślę, że normalna rzecz, że kończył to po prostu Damian. Potem Jarek jeszcze ciągle troszkę narzeka na uraz odcinka szyjnego, także tutaj po prostu normalna sytuacja. Ale ważne, że ci chłopcy grają. Tomasik, Jaśkiewicz i młodzi zawodnicy grają w podstawowych formacjach. Nie siedzą, nie grzeją. To jest najważniejsze dla nas. Czy jeszcze coś, panowie? W takim razie dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych meczach po świetnym meczu w Nowym Targu. Dobranoc.